więc udzielacie się Państwo w internecie, prowadzą wspólnie bloga oraz Instagrama oraz fanpage'a na Facebooku i mają one jedną wspólną nazwę, Wędruj z oczkami. I zaciekawiło mnie to właśnie, dlaczego ta nazwa, konkretnie dlaczego akurat Wędruj z oczkami, dlaczego jest to odniesienie? No cóż, no ja od w sumie już od gimnazjum byłem nazywany oczkiem, no i tak jakoś to zostało. Kiedyś znajomi, jak poznali już Asię, zaproponowali, że w sumie to dobra nazwa. I gdy szukaliśmy, stwierdziliśmy, że już zaczniemy coś pisać, zaczniemy coś tworzyć, to gdzieś to, tą stronę to poszło. A jak się w ogóle Państwo poznali? Czy od razu połączyła Państwa taka pasja do podróży, czy jakoś potem to już wynikło? To później wynikło. Ogólnie jesteśmy z Podkarpacia. Łukasz jest z Przemyśla, ja z mojej miejscowości pod Przemyślem. Chodziliśmy razem do liceum, tylko do innych klas. Ja jestem rok starsza, Łukasz jest rok młodszy. W sumie przez przypadek. Przez wspólnych znajomych. Dopiero gdy byliśmy na studiach. Ja jakoś podróżowałem od zawsze chodziłem po górach. No gdzieś kiedyś wyciągnąłem Asię i tak już poszło. A jak zrodziła się w Państwu ta pasja do wędrówki górskiej i chodzenia po górach? Jak to się zaczęło? Jakie były Państwa takie pierwsze kroki? Jak to się zaczęło? No tak, Łukasz chodził od zawsze po górach, od małego dziecka. Jego dziadek był, tak? Twój dziadek był przewodnikiem górskim i mama też dużo chodziła. Więc Łukasz od dziecka zna tak naprawdę góry. Natomiast ja nigdy nie chodziłam po górach i to po prostu Łukasz stwierdził, żebyśmy poszli gdzieś tam w Tatry i ja nie chciałam iść, bo nie miałam butów, nie miałam odpowiedniego sprzętu, nie miałam niczego, ale poszłam w jakichś starych traperach i tak się zaczęło. I się udało. I się udało, tak. Bo wiem, że oprócz chodzenia po górach, Państwo też podróżują. I jak Państwo podróżujecie, to raczej sami we własnym towarzystwie, czy też lubicie wybierać się w podróże w gronie swoich znajomych? Jak to jest? No troszkę tak jak wskazuje nazwa naszego bloga, staramy się zawierać znajomych i staramy się już teraz coraz bardziej aktywować naszych znajomych, żeby to oni znaleźli miejsce, do którego chcą pojechać, z nami. A my się dołączamy, zabieramy ze sobą nasze doświadczenia, trochę naszego sprzętu, bo fotografujemy. No i myślę, że wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Obie strony. A jak często wybieracie się Państwo w górę? No w tamtym roku było mało wędrówek, ale wcześniej no to tak... Tak przynajmniej raz w miesiącu byliśmy w górach, czy w Tatrach, czy w Beskidach. Prawda? Tak mi się wydaje, że tak co najmniej raz w miesiącu. A teraz? Proszę? A teraz? No teraz chcemy wrócić do tego. Teraz chcemy być co najmniej raz w miesiącu w górach. Może częściej, może uda się coś więcej. Może uda się na dłużej. Kilkudniowe wypady. Może nie tylko polskie góry. No zobaczymy. Już dosyć długo chodzą Państwo po górach, macie już dosyć spore doświadczenie i na pewno zdążyliście już zaobserwować zachowanie Indry Wędrówkowiczu. I komu raczej odradzilibyście wędrówek po górach? I jakie są takie najczęstsze błędy, które są popełniane przez inne osoby, które wybierają się właśnie w góry? Jakieś takie najbardziej popularne, takie aż błahe, że można to w ogóle popełniać. No nie wiem, czy jesteśmy odpowiednimi osobami, żeby oceniać innych, no, ale chyba tak największym błędem to jest bagatelizowanie pogody i tego, że może się w każdym momencie zmienić. Tak, myślę, to chyba jest najczęstszy przypadek wypadków wszelkich w górach. A coś jeszcze na przykład pod względem wyposażenia, ubioru, odzieży? Zdarzyło mi się widzieć na szlaku górskim, na którym były łańcuchy, osobę, która była w sandałach i która myślę, że te sandały wybrała świadomie, przez to, że lepiej się trzymała podeszwa tych sandałów niż innych butów, które miała. Więc trudno tutaj oceniać, że jeden strój jest odpowiedni lub nie. Jeżeli komuś się sprawdza, to dobrze, nie chodzi. Tylko niech liczy się z ewentualnym ryzykiem. Tak, i konsekwencjami. Opublikowaliście Państwo jeden z postów, na którym właśnie jest tytuł, że komuś nie polecalibyście Tatr. Dlaczego właśnie? Taki
pisałeś. To ja pisałem, tak. W Tatrach jest dużo turystów, jest dużo też niebezpiecznych miejsc. Są takie sytuacje, w których jedni turyści, którzy są nieuważni, zrzucają na innych kamienie przez przypadek. I jeżeli ktoś nie jest tego świadomy, no to może stać mu się krzywdą, może on sam jest dobrym turystą. Dlatego warto uważać. Warto też uważać na to, czy ktoś ma odpowiednią kondycję. Warto się do tego przygotować wcześniej i być może nie warto od razu atakować szczytów, na które trasa w obie strony będzie trwała 12 godzin. Może lepiej wybrać najpierw takie krótsze, łatwiejsze. Czy przydarzyła się Państwu kiedyś jakaś taka mniej bezpieczna sytuacja podczas wędrówki górskiej? No tak, skręcenia czy zasłabnięcia, no to zdarzały się naszym znajomym akurat, nam na szczęście jeszcze nie. Ja miałem taką nieprzyjemną sytuację idąc na Rysy. Jeden pan w wieku 40-50 lat, który chciał się popisać przed swoją rodziną czy znajomymi, właśnie szedł bokiem, zrzucił kamień, myślę, że średnicy pół metra, który pewnie ważył 200-300 kilo, przeleciał bardzo blisko głów moich znajomych. Dlatego uważam właśnie, że warto uważać, gdzie się stawia krok. Tak, ale nam chyba nic takiego się nie przydarzyło. Ty chyba kiedyś, a nie skręciłeś kiedyś gdzieś nogi w górę? Tak, kiedyś zdarzyło mi się skręcić nogę w górach, ale na szczęście doszedłem w własnych siłach. Tak, ale tak to chyba nic więcej nam się takiego na szczęście nie zdarzyło. Polski Spasm Górskich możecie się pochwalić zdobyciem m.in. Beskid i Tat, zaś jeśli chodzi o zagraniczne pasma górskie, no to chociażby słowackie Tatry Niżne, słowacki Raj, Alpy czy też Ispary leżące na greckiej wyspie Taros. Droga wiodąca na który ze szczytów, na które dotarliście już do tej pory, była dla Was zdecydowanie taka najcięższa do pokonania? To znaczy tak, no Łukasz jeszcze był w Iranie. Tak? Tak, zdobyłem jeszcze najwyższy szczyt Iranu, Damawand, to jest wysokość 5600. No i tak, technicznie góra może i łatwa, ale ta wysokość już robiła swoje i wydaje mi się, że to był najtrudniejszy szczyt, na którym byłem. Jak się przygotować do takiej dłuższej wędrówki, jak na przykład na właśnie Damawand? Przede wszystkim trzeba się troszeczkę zaaklimatyzować. Myślę, że jednokrotny wyjazd na taką wysokość nie jest takim najlepszym rozwiązaniem. Warto może wyjechać najpierw na 2000, zobaczyć jak się organizm zachowa na 3000, na 4. My mieliśmy kilkudniową wtedy wyprawę, w sumie pięciodniową i wyszliśmy, powiedzmy, że ledwo co, nie było to takie oczywiste i takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. A dla Pani najtrudniejszy szczyt do przebycia? Najtrudniejszy szczyt? W sumie nie wiem, czy któryś był jakiś... Te zagraniczne jakoś nie wydają mi się, na których byliśmy, żeby były takie trudne do przejścia. Myślę, że jeżeli chodzi o polskie góry, może tak powiem, to tak do tej pory chyba najtrudniejsza była dla mnie do zdobycia Świnica. Najpierw przeszliśmy przez Zawrat, później poszliśmy na Świnicę i Świnica ma 2300, tak. I to był taki szlak najtrudniejszy dla mnie ze względu na drabinki. Wtedy poczułam tak naprawdę lęk wysokości, który tak na co dzień nie mam takiego lęku. Natomiast wtedy na Świnicy poczułam ogromny lęk wysokości. W którymś momencie zaczęły mi drżeć nogi. Nie wiedziałam, gdzie się, w którą stronę pójść, czy w dół, czy do góry. To akurat było właśnie na drabinkach, ale na szczęście Łukasz mnie uratował, więc to wyjście chyba tak najbardziej wspominam jako takie najgorsze pod względem takim, jak się czułam, że czułam się wystraszona. Natomiast bardzo miło je wspominam, bo widoki były cudowne i naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Czyli jeżeli wybierasz się w góry, to lepiej we dwójkę, nie w pojedynkę. Tak, myślę, że tak. Jeżeli się wychodzi gdzieś wyżej, myślę, że zdecydowanie łatwiej jest być co najmniej we dwójkę. Wiadomo, są też inni turyści, czy tam wędrowcy górscy, którzy gdzieś tam mogą pomóc, ale nie zawsze. Nie zawsze znajdzie się ktoś chętny, nie zawsze też gdzieś będzie w okolicy ktoś, kto może pomóc. Więc myślę, że takie chodzenie co najmniej we dwójkę jest naprawdę
naprawdę bezpieczne, o tak. Zatem zawsze dobrze, jeśli ma się jakiegoś towarzysza podczas swojej wędrówki, prawda? Dokładnie, tak, zgadzam się. A teraz tak zmieniają trochę klimaty, już nie górskie, bo wiem, że zwiedziliście państwo już nieco europejskich państw, między innymi Iran, którym kultura jest nieco odmienna niż nasza polska. I co państwa najbardziej zadziwiło w tym państwie, jeśli chodzi na przykład o mentalność, obyczajowość, kulturę? To znaczy, ja nie byłam w Iranie, Łukasz był tutaj z grupą, więc może się wypowie. Tak, Iran jest troszeczkę odmienny kulturowo. Przed samym wyjazdem nieco się tego obawiałem. Obawiałem się reakcji, obawiałem się może radykalnych islamistów. Nie, na szczęście tego nie spotkaliśmy. Ludzie byli bardzo, bardzo przyjaźni. Co jest odmienne? Odmienne jest na pewno to, że w tej kulturze lubią się targować i o wszystko trzeba się targować. Ale byli bardzo pogodni. Każdy, kto znał chociaż kilka słów po angielsku, starał się z nami nawiązać kontakt. Każdy chciał opowiedzieć o swoim mieście, o kraju, zapytać, jak nam się tu podoba, kiedy znowu przyjedziemy i czy to jest nasz pierwszy wyjazd. No tak, zdecydowanie troszeczkę inaczej. Nie wyobrażam sobie, żeby w Krakowie turyści, żeby w Krakowie ktoś z okolicy zaczepiał turystów i pytał, czy są tutaj pierwszy raz i czy im się tutaj podoba. Wydaje się to takie nienaturalne. Czyli taka mentalność Irańczyków jest taka bardzo przyjazna i nastawiona do innych obcokrajowców. Tak, z moich obserwacji tak. My też byliśmy w większości grupą mężczyzn, więc być może, że było nam łatwiej. Nie wiem, jak byłoby, gdyby to chodziło o kobiety bez mężczyzn, czy nadal tak zachowywaliby się. Więc w Iranie zdobył pan szczyt Damawand, potem był pan w stolicy Teheranie, a następnie udał się pan na południe kraju do Isfahan. I co zdecydowało o tym, że wspomina to miasto pan nieco lepiej aniżeli stolicę tego państwa? Wydaje mi się, że nie mam takiej mentalności dużego miasta i tak jak Kraków bardziej podoba mi się niż Warszawa, tak wydaje mi się, że tam Isfahan podoba mi się bardziej od Teheranu. Teheran jest zdecydowanie bardziej rozwinięty, ale też ma więcej ludzi i mi to przeszkadzało. Wolę mniejsze miejscowości, w których jest więcej zieleni, a tak było właśnie w Isfahanie. Mogliśmy trochę więcej pooglądać, pozwiedzać pieszo zamiast taksówką. To zdecydowało, że tamto miasto mi się bardziej podoba. A co można zwiedzić w Isfahanie? Jakieś ciekawe miejsca, zabytki? W Isfahanie zwiedzaliśmy głównie pieszo. Zwiedziliśmy główny plac, przy którym stoją dwa meczety. Zwiedziliśmy koryto wyschniętej rzeki wraz z przepięknymi mostami i kilka pomniejszych parków. Staraliśmy się też zaszyć pomiędzy budynki, wejść w małe uliczki, zobaczyć, jak żyją mieszkańcy. Więc staraliśmy się poznać troszeczkę dogłębnie, jak to tam wszystko wygląda na co dzień. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do Teheranu, bo nie może przecież aż tak bardzo zły. A więc co warto zwiedzić w Teheranie, ale ale nie miejsce, które można znaleźć w przewodnikach, tylko takie miejsce mniej znane, ale równie bardzo ciekawe i warte obejrzenia. No tutaj nie pomogę. W Teheranie zwiedziliśmy tylko te najbardziej znane. Kręciliśmy się tylko w centrum. Troszeczkę w Teheranie byliśmy na samym początku naszego wyjazdu, jeszcze obawialiśmy się, jak zachowują się mieszkańcy Iranu. No i staraliśmy się uważać na siebie. No i też nie mieliście tak czasu chyba, tak mi się wydaje, że nie mieliście chyba czasu na zwiedzanie. Tak, to prawda. No. Troszeczkę byliśmy w pośpiechu. Czyli w Iranie tylko zdobycie szczytu, stolica i Isfahan, tak? Tak, dokładnie. Teraz już nie patrząc na pryzmat tylko Iranu, ale ogólnie wszystkich państw, które odwiedziliście państwo już do tej pory, co was najbardziej zadziwiło właśnie w tym państwie, co zdarzyło się? Mieliście państwo takie wyobrażenie na temat tego państwa, a przyjechaliście na miejsce i to kompletnie zderzyło się z rzeczywistością. Coś, co was tak najbardziej zaskoczyło? W Iranie. Nie, ogólnie. We wszystkich państwach, których byliście państwo już do tej pory.
To chyba największy szok przeżyliśmy na Islandii. Wyjazd na Islandię mieliśmy świetnie przygotowany, mieliśmy zaplanowane każde 5 minut czasu tam, ze względu na to, że chcieliśmy wykorzystać ten czas jak najlepiej. Wiedzieliśmy, jakie są widoki, wiedzieliśmy, jaka jest natura, wiedzieliśmy, czego się spodziewać, a mimo to byliśmy zaskoczeni, po prostu było tam jeszcze ładniej, niż to wszystko wygląda na zdjęciach. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie byliśmy Islandią bardzo, bardzo zachwyceni i chcielibyśmy tam wrócić i no tak, no te wyobrażenia, nawet nie wiem, zdjęcia, które się ogląda, czy filmiki, ja bardzo dużo oglądałam przed wyjazdem i to, co widzieliśmy na żywo, to nie oddaje tego, co można gdzieś tam poglądać właśnie na zdjęciach czy na filmikach. No zdecydowanie warto pojechać i zobaczyć na własne oczy. A co Was tak najbardziej zafascynowało właśnie w Irlandii? Chyba wszystko. Nie wiem, co najbardziej. Mi się najbardziej podobał klimat, mnie się najbardziej podobał klimat czarnych plaż. Do tej pory nie miałam okazji widzieć czy być na czarnych plażach, natomiast tam te czarne plaże to jednak dodawały takiego fajnego klimatu i no nie wiem, jakoś tak bardzo miło wspominam to, jak chodziliśmy po czarnych plażach i gdzieś tam blisko oceanu, no to było dla mnie niesamowite i te fale takie, to chyba najbardziej wspominam, bo fajnie, najfajniej, przepraszam. A Pana co najbardziej zafascynowało w tym państwie? Najbardziej podobała mi się tam różnorodność, tak naprawdę co 50, co 100 kilometrów zmieniał się klimat kompletnie, raz były to głazy pokryte mchami, raz były to właśnie czarne plaże, raz były to wodospady, zresztą wodospady widzieliśmy co chwilę, co 5 kilometrów był przepiękny wodospad, który w innym kraju pewnie byłby eksponowany, byłby wielką atrakcją turystyczną. Tutaj po prostu one występują tak często, że nie można każdego ogrodzić i nie każdy może być tym najładniejszym. Do tego lodowce, no wielkie pustkowia, ale też właśnie przepiękne wybrzeża. Ta różnorodność, przede wszystkim ta różnorodność. Ile czasu spędziliście na tej wyprawie, podróży? Ile byliśmy? Tydzień czasu. Byliśmy równy tydzień czasu od poniedziałku do poniedziałku. Tak. I czym tam dotarliście? Jakim transportem? To znaczy na Islandię leciliśmy samolotem. Wcześniej musieliśmy się dostać z Krakowa do Gdańska, bo lecieliśmy z Gdańska. I czy Islandia jest takim droższym państwem, czy raczej nie? Tak? Raczej droższym, tak. Wydaje mi się, że chyba droższym nawet niż Norwegia. Nie, wydaje mi się, że Norwegia była droższa. Droższa? Być może. Bardzo, bardzo drogi, szczególnie jeśli chodzi o... Jeżeli by się chciało wyjść do restauracji, zjeść jakiś posiłek, no to bardzo drogo. My w sumie nawet chyba nie skosztowaliśmy, nie poszliśmy nic zjeść. Tak, zrobiliśmy taką wyprawę nieco budżetową, nieco studencką i w sumie dobrze to wspominamy. Myślę, że było warto w ten sposób. No, dla takich miejsc, jakie Państwo widzieliście, no na pewno warto. A jakie miasta zwiedziliście? Na Islandii? Tak. Raczej na Islandii, no to co? Głównie Reykjavik jako miasto. Spaliśmy też w takiej miejscowości Hella, chyba tak się nazywał, Hella. Też Vík i Mýrdal, to pamiętam. Na Islandii raczej nie ma takich większych miast. Reykjavik to 1/3 mieszkańców wyspy, a pozostałe to są takie małe miejscowości, po pewnie 10 tysięcy maksymalnie mieszkańców, 30 może. Więc trudno tutaj też mówić o miastach. Miasta nie są najciekawsze na Islandii. Raczej są surowe i proste. Mhm. Reykjavik mi się jakoś tak ładny, bardzo fajnie się przejść, zobaczyć, ale nie ma tam nic takiego zachwycającego w Reykjaviku. Warto się gdzieś tam, warto objechać wyspę dookoła i zobaczyć, co się dzieje, że tak powiem. Na początku pytania powiedziałam o tym, że odwiedziliście także górę Tasos. W poście na swoim blogu wspomnieliście, że nazywacie tą wyspę idealną. I dlaczego akurat takie określenie? Co na to się złożyło? Dlaczego takie stwierdzenie? W sumie Tasos to była taka nasza pierwsza dłuższa podróż, pierwszą taką naszą podróżą to było Oslo, Norwegia, natomiast takie pierwsze dłuższe wakacje, które właśnie razem spędziliśmy, na które już sobie zarobiliśmy sami, to Tasos.
Być może dlatego, że pierwszy raz gdzieś byliśmy razem właśnie tak dłużej, pierwszy raz przechadzaliśmy się po plaży, było słońce codziennie, mimo że no, byliśmy w październiku i tak naprawdę prognozy pogody się nie zapowiadały najlepiej, bo miało być deszczowo, a tak naprawdę chyba jeden czy dwa dni popadało, było cały czas słonecznie. To była właśnie taka pierwsza wycieczka, na którą pojechaliśmy razem i tak nam się bardzo podobało. Ja super wspominam Tasos, naprawdę chciałabym kiedyś tam wrócić. Być może dlatego, stąd to określenie, że idealne. A co tam jest do zobaczenia na tej wyspie? Co można zwiedzić i tak dalej? Co można zwiedzić? Ojej, to było tyle lat temu. Na pewno warto objechać wyspę dookoła. To była nasza taka wycieczka całodniowa. Myślę, że to jest taką w sumie największą atrakcją Tasos, żeby wynająć sobie samochód i poobjeżdżać wyspę dookoła. Zobaczyć najciekawsze atrakcje. Nie pamiętam, jak się nazywało. Pamiętasz to oczko wodne, w którym się kąpaliśmy? Giola. Myślę, że to było coś niesamowitego. Taki naturalny basen jakby, no, stworzony przez naturę. I to było coś wspaniałego. To tak najmilej chyba Giolę wspominam. Co ty pamiętasz, Łukasz? No to na Tasos występują różne plaże. Są te piaszczyste, są też i kamieniste. Tak. Niektóre są bardziej słoneczne, niektóre inne mniej, jedne szersze, drugie węższe. Fajnie to widać, biorąc pod uwagę, że wyspa ma tylko 100 km obwodu i ta różnorodność jest bardzo przyjemna. Są takie małe miejscowości, takie typowe, w których leniwie płynie życie. Jest w końcu Ipsario, najwyższy szczyt, który, no, na który też trzeba się troszkę powspinać, żeby zobaczyć, co tam jest. Są też inne takie, może mniejsze atrakcje, jest Fabryka Złota chyba, są ciekawe winnice, ale to już może niech każdy sam zobaczy. My przybywaliśmy na plaży Golden Beach i to chyba jest taka najbardziej, wydaje mi się, że popularna na Tasos. Chyba najdłuższa plaża, która tam jest, więc też bardzo fajna i warto się tam wybrać. A czy w jakimś państwie mieliście państwo taki problem z barierą językową, że ludzie nie potrafili języka i też nie byli skorzy do nawiązania jakiegokolwiek kontaktu, żeby państwu pomóc? Myślę, że nie. Ja nie pamiętam. Myślę, że się wszędzie dogadaliśmy. Nawet w Albanii, gdzie ludzie tam nie za bardzo znali język, tak mi się wydaje. Nawet tam się potrafiliśmy porozumieć. Na państwa blogu jest lista marzeń z celu do zrealizowania i są plany podróżnicze, fotograficzne, ale też osobiste. I tak mi osobiście najbardziej spodobał się pomysł podróży do Gruzji, bo jest to takie moje największe osobiste, indywidualne marzenie, ale dzisiaj nie o mnie. Zrealizowanie którego celu jesteście państwo już bliżej niż dalej? No ja pisałam tą listę marzeń. Szczerze przyznam, że ostatnio tam nie zaglądałam. Były na przykład pomysły podróży do Afryki, żeby odwiedzenia safari, czy też wybrania się na Saharę. Tak, ale to chyba jeszcze nie tak szybko przed nami, chociaż w sumie nie wiadomo. Ale chyba nie planujemy z takim wyprzedzeniem aż naszych podróży. Staramy się planować pół roku do przodu, szczególnie, że staramy się latać gdzieś albo odwiedzać jakieś miejsca co najmniej dwa razy w roku. Trudno planować aż z takim dużym wyprzedzeniem kilka wypraw do przodu. Staramy się, żeby to było bardziej spontaniczne, ale dobrze zaplanowane. Tak. Na razie planujemy wyjazd na południe Niemiec, do Hiszpanii, a potem zobaczymy. Rozumiem. A jakim środkiem transportu państwo najczęściej podróżujecie? Chyba najczęściej latamy. Latamy, a na miejscu wynajmujemy samochód, żeby zobaczyć jak najwięcej. Staramy się chłonąć i też staramy się uciekać od dużych miast. Staramy się wybierać w naturę, góry, tak, jeżeli możemy. Ja myślę, że takim najczęstszym środkiem transportu to są nasze nogi, bo nie mamy auta też. Ogólnie wszędzie
chodzimy, dużo chodzimy. No wiadomo, po Krakowie to też tramwajem się poruszamy, ale jeśli chodzi właśnie takie o wędrówki górskie, czy gdzieś jakieś wycieczki, to zawsze Łukasz do mnie mówi, że o, nie jedźmy, tylko idźmy na nogach, więc tak myślę, że takim środkiem transportu, który najczęściej używamy, to nasze nogi, także... A co chodzi, jeśli chodzi o autostop? Czy podróżowaliście Państwo kiedyś tym środkiem transportu? A jeśli nie, to jakie macie zdanie na ten temat? Ja nie podróżowałam nigdy autostopem, a nie wiem, czy Ty masz takie doświadczenie? A czy chciałaby Pani? Myślę, że chciałabym. Myślę, że tak. Tylko wydaje mi się, że trzeba się po prostu odważyć, bo to też nie jest takie, że tak stanąć i po prostu... Myślę, że nie jest to dla każdego, o tak. Ale chciałabym na pewno spróbować kiedyś. A pan? No mi się udało kiedyś złapać stopa w Bieszczadach i byłem bardzo zadowolony. To był duży taki ciągnik, także udało się szybciej przemieścić. Często, gdy planujemy, staramy się w naszych planach nie zawierać takiej niepewności, elementu chaosu, który mógłby nam nie pozwolić zrealizować tego, co mamy zaplanowane. Więc częściej wybieramy jakiś już wcześniej zaplanowany z góry transport zamiast stopa. Być może gdybyśmy mieli więcej czasu, to spróbowalibyśmy tego wcześniej. Tak, bo często jak wybieramy się w góry, to grafiki są, nasz grafik na dzień jest tak naprawdę napięty, bo często wybieramy jakieś takie dłuższe wędrówki, więc wolimy nie ryzykować i gdzieś tam mieć zaplanowany ten transport. No na przykład autobusem, czy tam jakimś autokarem niż autostopem. A jeśli chodzi o nocleg, to w jakich miejscach Państwo najczęściej wybieracie nocleg? Myślę, że nie mamy jakichś specjalnych, nie mamy specjalnych wymagań. Wystarczy nam łóżko i nie wiem, jakaś łazienka i nie potrzebujemy jakichś, nie wiadomo jakich wygód. Też nie zawsze, podróżując po Polsce, po górach polskich, staramy się brać namiot, jeżeli jest to możliwe, jeżeli to nie jest park narodowy, no to chętniej śpimy w namiocie, żeby właśnie troszeczkę poczuć tej dzikości. Natury. Natury, tak. A za granicą staramy się wybierać, szukać czegoś wcześniej, czyli tu jakiś booking albo Airbnb, żeby było i tanio, i sprawnie. Tak, staramy się raczej tak budżetowo i nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na jakieś tam droższe noclegi, skoro możemy te pieniądze przeznaczyć na podróż czy tam zwiedzenie jakiejś atrakcji. Ja wiem, że realizujecie Państwo w swoim życiu pewien projekt, czyli robienie, studienie zdjęć, który jest zresztą bardzo popularny na takich wszelkich portalach kółczykowych i tak dalej. I chodzi w tym o łapanie takich codziennych chwil. I co zmieniło w Państwa życiu? Co Państwu dał ten projekt? Bo widziałam też Państwa zdjęcia na chociażby Instagramie i robią naprawdę spore wrażenie, jak się je ogląda. Są bardzo ładne. Dziękujemy bardzo. To znaczy tak, bo to prawda, teraz już tego projektu nie prowadzimy. Skończyliśmy, bo zaczęliśmy w styczniu tamtego roku i robiliśmy codziennie zdjęcie przez rok, ale teraz też staramy się jak najczęściej te zdjęcia robić. Natomiast co to nam dało? Myślę, że dało nam przede wszystkim dużą wiedzę, dużą praktykę taką na temat codziennego fotografowania. Ja na przykład nauczyłam się bardziej obsługi aparatu. Nie zastanawiam się teraz, jak mam coś sfotografować, to po prostu nie zastanawiam się, jakie mam mieć ustawienia, tylko po prostu ustawiam to. Przeważnie robię to intuicyjnie, właśnie na podstawie doświadczeń, tego, co gdzieś tam wyczytałam, czego się nauczyłam. Więc myślę, że no, przede wszystkim to, że lepiej obsługujemy aparat i że więcej widzimy, jakie miejsca, jakie, nie wiem, momenty można na przykład fajnie sfotografować, w jaki sposób, też pod różnym kątem. No myślę, że bardzo dużo, przynajmniej mi dała nauka to codzienne fotografowanie, że to była właśnie bardzo dobra nauka fotografii i jeżeli ktoś chce fotografować, to polecam mu coś takiego. Nawet jeżeli ktoś się nie zna na fotografii, to po prostu próbować codziennie i no z czasem wyjdzie, z czasem na pewno wyjdzie. Nie, miała Pani wcześniej styczność tak bardziej profesjonalną usługą aparatu? Raczej nie. Fotografowałam, ale przyznam, że tak aparatu używałam od wycieczki do wycieczki, od gdzieś tam wędrówki do wędrówki. Czyli to właśnie czasem było raz na miesiąc, czasem i dłużej. I jak właśnie, jak się gdzieś wybieraliśmy, to
zanim się gdzieś tam zabrałam do robienia zdjęć, sobie ustawiłam wszystko, to jakoś to tak, później nie byłam zadowolona z tych zdjęć. To właśnie to codzienne fotografowanie pozwoliło mi właśnie na... Na nauczenie się tego. Tak, na nauczenie się tego, dokładnie. A skąd czerpiecie Państwo taką inspirację na swoje kolejne cele podróży? Skąd się, czym się tak inspirujecie? Myślę, że najbardziej to znajomymi, którzy również podróżują. Staramy się od nich, staramy się ich podpytywać, gdzie byli, co widzieli, co im się podobało. No i w ten sposób planujemy nasze kolejne wędrówki. Ale nie tylko znajomych, ostatnio też myślę, że nieznajomych gdzieś spotkanych. Ja ostatnio jechałam z jakąś dziewczyną w pociągu, z którą przegadałam w sumie 2,5 godziny drogi i też mnie zafascynowała tym, że podróżuje i była w wielu miejscach i na przykład poleciała do Lizbony za 33 zł z 2 przesiadkami. Więc myślę, że też teraz ostatnio od takich nieznajomych, Łukasz też ostatnio jechał autem z jakimś dalszym znajomym i jakoś tam poznał dziewczynę, która też opowiadała o podróżach, więc staramy się w sumie z różnych źródeł czerpać, też czytać różne blogi. A teraz chciałabym zapytać o kolejny bardzo ważny w Państwa życiu projekt, czyli o prowadzenie bloga, bo prowadzicie go już Państwo od ponad 2 lat, prawda? Właśnie chciałabym się zapytać, jaki był taki moment, w którym postanowiliście Państwo, że dobra, teraz jest ten moment, kiedy że zakładamy bloga. I co dało Państwu blogowanie? Ten pomysł to się tak pojawił, nie wiem, pewnego dnia Łukasz, czy tam, no tak, pewnego dnia Łukasz powiedział, że no może on by chciał prowadzić bloga, że może byśmy razem prowadzili, ale to tak rozmawialiśmy o tym i nic jakoś z tego nie wychodziło, że tak powiem, ale nie wiem, w którymś momencie stwierdziłam, no to dobra, jak tak już mówisz o tym, o założeniu bloga, no to zakładamy bloga. No i założyliśmy tego bloga, opisaliśmy tam jedną z naszych wędrówek. Chyba pierwsza, tak, no to pierwszą wspólną naszą wędrówkę do Doliny Chochołowskiej opisaliśmy. Co nam dało blogowanie? No myślę, że przede wszystkim dużo doświadczenia, dużo takiej motywacji, no bo wiadomo, czasami się nie chce, trzeba i przerobić zdjęcia, i napisać tekst, czasami nie ma czasu na to, więc myślę, że dużo nas nauczył takiej właśnie dyscypliny, motywacji. Dzięki blogowi na pewno też rozwija się fotografia, bo też wiemy, gdzie możemy te zdjęcia pokazywać. Dużo osób nam mówi, że mamy fajne zdjęcia, że im się podobają, co też jest dla nas takie bardzo motywujące, więc myślę, że bardzo właśnie nas w tym kierunku rozwinął blog. Nie wiem, czy chcesz coś dodać? Tak, to blog miał być taki nasz na początku pamiętnik, w którym będziemy spisywać nasze przemyślenia, nasze wędrówki, ale też pokazywać nasze zdjęcia. Właśnie przez tą motywację, którą mamy dzięki pozytywnym odbiorcom, to chce nam się dalej to robić, chce nam się dalej rozwijać.